Dzisiejszy program w całości poświęcimy relacji z 34 dni Ziemi Sianowskiej. Byliśmy z kamerą m.in. na konkursie wiedzy o gminie, a także podczas biegu dla dzieci i dorosłych. Nie mogło zabraknąć nas też na koncertach znanych gwiazd polskiej estrady. Zapraszamy na Kierunek Sianów. Wydarzeniem inaugurującym 34 dni Ziemi Sianowskiej był test wiedzy o gminie. Zorganizowano go po raz pierwszy. Pytania ułożyli burmistrz Maciej Berlicki, a także Milena Szczepańska-Zakrzewska z Biura Promocji Urzędu Miasta i Gminy Sianów. Staramy się rozwijać i jakby zaprzyjaźniać wszystkich z Sianowem. A jak zrobić to lepiej niż poprzez to, że wiemy coś o Sianowie, albo więcej, albo jeszcze więcej, albo jeszcze więcej. To jest jeden powód, żeby zachęcać mieszkańców do tego, żeby dowiadywali się o naszej gminie, o naszym mieście. Druga rzecz, to chcemy rozszerzać to, co się dzieje podczas Dni Ziemi Sianowskiej. Chcemy, żeby za jakiś czas to już nie były tylko dwa dni, które są mega ciekawe, bardzo atrakcyjne na scenie i to będzie każdy pamiętał i każdy będzie chciał w tym uczestniczyć, ale chcemy też, żeby mniejsze różne wydarzenia działy się w innych dniach. Do rywalizacji stanęło 7 osób. Uczestnicy musieli wiedzieć m.in. gdzie według legendy znajdował się Sianowski Ratusz, czy ile jednostek OSP działa w gminie. To 20 pytań z możliwością wybrania trzech, jednej z prawidłowej odpowiedzi z trzech, czyli to jest ABC. I w każdym pytaniu są trzy odpowiedzi i tylko jedna jest prawidłowa. Wśród uczestników byli i dorośli, i młodzież. Z dat nie miałam problemu. Z miejscowości i z jakichś danych geograficznych. I to tyle w sumie. Legendy miałam opanowane. I gdzie znajdowała się mleczarnia. No i moja mama mieszkała przy mleczarni, więc wiedziałam, gdzie to jest. Jaki był sławny zespół. No i chodziło o diabliki, tylko że na początku były diabełki i nie zostało to dokładnie sprostowane, ale wydaje się mi, że diabliki. Akurat pytania były fajnie zróżnicowane, no nie, na niektóre to musiałem strzelić, ale... Pojawiły się na przykład ilość sołectw, też było trochę historii, lecz jakoś nie umiem. Znałeś odpowiedzi na te pytania administracyjne i historyczne? Nie. To z jakich dziedzin czułeś się najbardziej przygotowany? No bardziej z gminy i tak z Sianowa. Były jakieś zagadnienia, na które liczyłeś, z których czułeś się przygotowany? Najbardziej się czułem przygotowany z historii, ale niektóre pytania, przyznam, zaskoczyły mnie. Na przykład było pytanie o mleczarnię. Gdzie się znajdowała w Sianowie, nie miałem zielonego pojęcia. Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody pieniężne w wysokości 300, 400 i 500 zł. Koncerty, wydarzenia sportowe i wesołe miasteczko, tak przez dwa dni wyglądały atrakcje przygotowane w ramach 34 dni Ziemi Sianowskiej. Jednak zanim opowiemy o muzycznych wydarzeniach, to pokażemy krótką relację z urodzinowego biegu. Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały. Wszystko odbywało się na stadionie miejskim. Jak podkreślali organizatorzy, udało się przygotować plenerowe miasteczko, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Piątek i sobota to gwiazdy, ale wczoraj zdałem sobie sprawę z czegoś innego, tutaj jak rozmawiałem z kilkoma osobami, w czym to wydarzenie jest takie ciekawe i nadzwyczajne wręcz. Ktoś, kto tutaj przychodził i to kilka osób mi powiedziało, wchodzi jakby do innego, do miasteczka. Tu jest wszystko. Można przyjść, zjeść, można się pobawić, można posłuchać muzyki. No, dzieci mają bardzo, bardzo dużą ilość atrakcji. No i są też to, co chyba najważniejsze, gwiazdy. W sobotnie popołudnie zorganizowano bieg z okazji Dni Ziemi Sianowskiej. Wzięło w nim udział około 120 osób. Uczestnicy wydarzenia mieli do przebiegnięcia 10-kilometrową trasę. Zawodnicy na dystansie 10 km startowali na stadionie obok Szczurskiego Boiska, przebiegali jedno pełne okrążenie na stadionie, później wybiegali ze stadionu, kierowali się na Sianowską Piątkę, przebiegali Sianowską Piątkę, wracali na stadion. I przebiegali na stadionie prawie dwa okrążenia, z tym ostatnie okrążenie. Tutaj dodaliśmy taką nagrodę finisher, kto najszybszy zrobi ostatnie okrążenie.
W biegu wzięli udział mieszkańcy gminy, ale także wielu przyjezdnych gości, którzy uprawiają tę aktywność fizyczną od lat. Najlepszy czas tego dnia to ponad 35 minut. Super, trasa idealnie, że dzisiaj była zacieniona, bo to bardzo pomagało, bo jest bardzo gorąco i ciężko było utrzymać to tempo. A od jak długiego czasu już pan biega? Co to panu daje tak z perspektywy czasu? Co to zmienia w człowieku? Stawia nowe cele, uczy bardzo wiele, tak? Uczy determinacji, dążenia do celu. Biegam około 10 lat, wcześniej grałem tyle mniej więcej samo w piłkę nożną. Biegło się ciężko, pogoda zrobiła swoje i naprawdę to była walka, ale była płaska, chociaż tyle, że żadnych podbiegów nie było. Idealnie. Myślę, że mimo wszystko idealnie i tylko się bawić i biegać dalej. Jestem z Kołobrzegu, więc startuję w tych okolicznych biegach. Sianów jest między innymi dosyć blisko i tu jeszcze nigdy nie biegłem. Także nawet z ciekawości, bardzo ciekawa trasa swoją drogą, Sianowska Piątka, nie znałem wcześniej. Dzięki właśnie temu, że biegam, to poznałem trasy w Koszalinie, w okolicach. Naprawdę, szczerze zachęcam. Pogoda piękna do biegania średnio, chociaż część trasy biegła w lesie. Byliśmy zasłonięci, także w porządku. No jest to możliwość sprawdzenia siebie. Nie tylko dorośli mogli stanąć do rywalizacji, bo bieg zorganizowano także dla najmłodszych uczestników. Nastolatkowie mieli do przebiegnięcia 600 metrów. Nawet dobrze się biegało. No, nie wiem, czy takie na pewno wyrównane szanse były, bo jako najstarszy biegłem. Ale powiem, że była nawet rywalizacja. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także Wesołe Miasteczko, przygotowane dla najmłodszych uczestników wydarzenia. 34 dni Ziemi Sianowskiej były też dobrą okazją do porozmawiania o tym, jaka jest gmina Sianów. Fajna, nasza. My co prawda obydwoje z Koszalina, ale... Ale już przeprowadziliśmy się już tak dawno, że tak, właściwie można powiedzieć, że już jesteśmy tu się uczymy nasi synowie. My co prawda, no mąż pracuje koło Sianowa, ja w Koszalinie, ale Sianowianie. Jest to nasza. Dobrze. Mała ojczyzna. Fantastyczna, piękna, gościnna. No zawsze przykupia dużo ludzi, jak widać. No mieszkam tutaj 40 lat, pracowałam, już jestem na emeryturze i wszystko, tak jak dla mnie, wszystko okej. Sianów coraz to lepszy, wspaniały burmistrz, to wszystko się stara. Także ja jestem zadowolona osobiście. Z okazji Dni Sianowa odbyły się liczne koncerty. W piątek na plenerowej scenie królowało disco polo. Dzień później były to mocniejsze brzmienia. Muzyczne spotkanie rozpoczęło się od występu koszalińskiego zespołu Czerwona Piłeczka. Raz w roku organizujemy dwudniową imprezę w takiej atmosferze piknikowej, gdzie zapraszamy rodziny, singli, kumpli, przyjaciół, tych, co czekają na tą imprezę, bo akurat są blisko ich domu i mogą w końcu w niej uczestniczyć. No, dzisiejszy i wczorajszy dzień pokazuje nam, że te imprezy są potrzebne, że ludzie uwielbiają wspólnie, rodzinnie spędzać wolny czas na przepięknie wyremontowanym stadionie, na cudownej murawie. Chwilę później w ramach Dni Sianowa wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W klimat letnich brzmień wprowadził Kamil Bednarek. Ze sceną to jest zawsze moje takie wyzwanie i na niej się zawsze czuję lepszy niż jestem w rzeczywistości, bo na bazie swoich błędów i tego, co przeżywam, zawsze staram się wykorzystać scenę do tego, żeby może nie tyle uświadamiać, ale czasami dać jakiś taki mały drogowskaz. To jest chyba jedna z piękniejszych rzeczy, jaka mnie spotkała, ta możliwość mówienia ze sceny i czasami mi się wydaje, że my zapominamy o takich ważnych rzeczach, a muzyka pomaga to jakby łatwiej przyswoić. Kamil Bednarek zdradził nam, że właśnie pracuje nad nową płytą. Dziwo mi całkiem nieźle idzie, powiem ci, że jakoś tak się otworzyła głowa, może ta przerwa zrobiła dobrze, bo
jednak w takim ciągłym wirze pracy człowiek wpada, wiesz, w taką monotonię i na zmęczeniu nie da się tak tworzyć, a jak masz spokojną głowę, jesteś wypoczęty, to inaczej się tworzy. Także jestem w trakcie pisania nowej płyty, bardziej rucowej. Świetnie się bawię. Okej, jak się podobał koncert? Bardzo mi się podobał. Rewelacyjnie. Bednarek to jest ulubiony wykonawca mojego syna. Jeżeli są ciekawe koncerty, to oczywiście się wybieramy i się dobrze bawimy. Każdy, kto zdecydował się tego dnia świętować razem z gminą Sianów, mógł również usłyszeć Krzysztofa Cugowskiego wraz z zespołem mistrzów, którzy zabrali publikę w muzyczną podróż przez 5 dekad niezapomnianych przebojów w zupełnie nowych aranżacjach. Ale swoją znów dolina, a której płynie czas, szuka jej, kto był tu raz. To już wszystko w dzisiejszym programie Kierunek Sianów. Na kolejne relacje z gminy zapraszamy 26 lipca.